Przewodnik Mania Zalotnińska. I mam dziś przyjemność poprowadzić dla Państwa nasz nowy harcerski program Chówcowe Wiadomości. Czeka nas tu wiele wspaniałych nowinek z życia chówca. Zobaczymy, jakie sukcesy ostatnio osiągnęli nasi harcerze, co harcerskiego zmajstrowali i ogólnie co się u nas dzieje. Teraz połączymy się z pierwszą reporterką, druhną Julką Kowalik. Dziękuję, doskonale Cię słychać. A teraz do rzeczy. W zeszły weekend męska część naszego chówca wybrała się na wędrówkę. Podczas wyprawy młodzi harcerze mieli okazję nauczyć się od starszych druhów, m.in. jak posługiwać się mapą. Całość podsumowało wspólne ognisko, przy którym przyrządzili herbatę i przekąski. Z naszych raportów wynika, że druhom bardzo się podobało. A teraz oddaję głos do studia. Dziękuję za tę parę słów o męskiej wyprawie do lasu. A teraz zajrzyjmy, co ciekawego słuchać w sekcji TikToka. Zapraszamy druhnę Madzię na róg. Mamy to! Wiadomość z ostatniej chwili. Nasze chówcowe konto na TikToku, na które serdecznie zapraszamy, osiągnęło właśnie 23 tysięcy obserwujących. Jesteśmy bardzo dumni i przesyłamy wielkie brawa dla dziewczyn. Szczere gratulacje dla naszych utalentowanych dziewczyn. Lecz to nie koniec dobrych wiadomości. Teraz łączymy się z druhną Eweliną Krawiec. Masz rację, zarówno 107 dni, co stanowią 3 miesiące i 16 dni, czeka nas obóz na Słonecznej Polanie. Trwają już zapisy, a nasi programowcy podwijają rękawy, ciężko pracując, po to by tegoroczny obóz był dla każdego niesamowitą przygodą. Z wiarygodnych źródeł wiemy także, że nasze kadry promocyjne szykują serię grafik i filmików, po to by wspomóc uczestników i ich rodziców w przedobozowych przygotowaniach. Nie możemy się już doczekać, a ja oddaję głos do studia. Drogie druhny i drodzy druhowie oraz kochani rodzice, serdecznie dziękujemy Wam, że byliście dziś z nami. Mamy nadzieję, że nasz tegoroczny żart się Wam spodobał i choć na chwilę się uśmiechnęliście. Dziękujemy Wam za Waszą aktywność. Czuwaj i do zobaczenia.